20 marca dzieciaki z Piekoszowskiego Przedszkola radośnie przywitały pierwszy dzień wiosny. Na początku wydarzenia dyrektor placówek oświatowych Ewa Słomka serdecznie przywitała gości oraz maluchy. Kolejnym punktem były wystąpienia artystyczne, gdzie przy pięknych piosenkach wiosennych wszyscy razem śpiewali, tańczyli i grali na małych instrumentach. Gościem specjalnym tego dnia był zespół pieśni i tańca Wincentowianie, którzy umilili swoim występem tę niezwykłą zabawę. Dzieci wraz z gośćmi świetnie bawiły się przy akompaniamencie piosenek ludowych. Na zakończenie przedszkolaki przyszły do urzędu gminy po to, by wręczyć wójtowi bukiet wiosennych kwiatów. Zdjęcia.
wójcie tej wiosny wprowadzi do urzędu gminy również, panie wójcie, także... Myślę, że przyjdzie. Tak, przyjdzie, także się dziękuję. Dłuższy dzień, więcej optymizmu, więcej światła. Bardzo nam miło, że zostali. Filipek, chodź. I tutaj dzieci i kwiatuszki. Przedszkola, chcieli panu wójtowi złożyć piękne kwiaty wiosenne i życzyć dużo słońca na tą wiosnę. No, dzięki.